Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł, taki dzień intensywny, ale to nie koniec zadania. 2x2. No tak, bardzo intensywny. Niestety tu jeszcze śledzi mnie jeden pan, który mnie na kontrolach antydopingowym chce wyciągnąć. Także jeszcze jedna rzecz do zrobienia dzisiaj i w końcu będzie można w końcu coś zjeść, bo jedziemy tylko na śniadaniu, więc już tak trochę brakuje tej pary. Ty, to musiałeś być niezły gagatek w szkole, bo ja tutaj 2x2, a ty bez wyniku odpowiedź. 4, no jak? Gratulacje tego wyniku. No i wyników na skoczni. Drugi w duecie, drugi indywidualnie. To pierwsze podia w Grand Prix w tych zawodach najwyższej rangi. No tak, pierwszy raz udało mi się stanąć na podium letniej Grand Prix, także bardzo, bardzo udany dzień dla mnie. Lądowanie. W tym piątym ocenianym dziś skoku miałeś świadomość, że, znaczy no nie mogłeś mieć świadomości, że tak to się zakończy, ale że te punkty mogły być jednak przydatne. No, zawsze są przydatne, szczególnie na takich małych skoczniach. Punkty za styl są bardzo, bardzo ważne, bo wiadomo, że bardzo dużo zawodników skacze w jedno miejsce i tak naprawdę gdzieś te punkty za wiad i punkty za styl mogą tu zdecydować o tym, czy będziesz 3 pozycje, albo nawet więcej do góry, albo niestety w dół. Mówiłeś o tym, że nie bardzo lubisz ten obiekt tutaj w Rumunii, ale rozkręcałeś się chyba z próby na próbę. No tak, ostatnie 2 razy jak tu byłem, to nie do końca się z nią dogadałem, ale wczoraj jeszcze miałem trochę problemów, dzisiaj po analizie już przyszedłem z taką wizją, jak mam tu skakać i zadziałało i fajnie dogadałem się w tym roku z nią. Musiałeś tutaj dotrzymywać kroku Stefanowi, bo takie wam szalone tempo narzucili, że tutaj nie było czasu na sprawdzanie PESEL-u, tylko trzeba było pokazywać, kto tutaj kipi energią. No nie, naprawdę dzisiaj dużo gonitwy, bardzo mało czasu na jakąkolwiek przerwę. No, tak jak mówię, nawet nie było przerwy, żeby pomiędzy konkursami coś zjeść, tylko trzeba było już jechać na konkurs indywidualny do góry, także intensywny bardzo dzień. No. A te duety to format z przyszłością dla ciebie? Teraz jak najbardziej. Nie, fajne, no tak jak wczoraj mówiłem, coś się zmienia w naszych skokach, coś nowego, także zobaczymy, jak dla mnie na plus. Dobrze, to jakie wnioski zabierasz do kraju nad Wisłą? Że trzeba dalej pracować nad telemarkiem. Nie no, nad każdym elementem skoku, ale fajnie, dużo motywacji to na pewno da na to, żeby dalej pracować.